Witam Państwa, Maksymilian Wysocki. Witam serdecznie z pierwszego dnia kongresu 597, siódmej edycji kongresu 590 w Warszawie. Naszym gościem jest pan Artur Michałowski, wiceprezes zarządu do spraw handlu Tauron. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, podczas pierwszego dnia kongresu 590 ogłosili państwo nową strategię Taurona. Na czym ona polega? Na tym polega, że wpisujemy tam nasze strategiczne wyzwania do roku 2030, polegające na tym, że chcemy być cały czas liderem, jeżeli chodzi o dystrybucję. Chcemy naszą produkcję skierować w kierunku produkcji z odnawialnych źródeł energii. Chcemy zająć się wszystkimi tymi sprawami, gdzie Tauron będzie rozpoznawalną marką na obszarze południowym, ale też i na obszarze Polski. Czy jest to duża zmiana, duże wyzwanie, bo Tauron jest rozpoznawalną nawet w samej Polsce marką, nie tylko na obszarze południowym Polski. Jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ powstaje Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego i my planujemy z dniem 1 stycznia przyszłego roku 2023 przekazać nasze aktywa węglowe do tej agencji. Chcemy też, powiem, aby wyprowadzono górnictwo z grupy Tauron też pod skrzydła państwowe. Czyli tutaj nikomu nic się złego nie stanie, a Tauron będzie mógł realizować swoje cele poprzez to, że będzie miał łatwy dostęp do finansowania zewnętrznego, ponieważ w większości nasze inwestycje polegają na tym, że finansowanie jest w dużej mierze zewnętrzne. Banki, instytucje finansowe, nie tylko polskie, europejskie, ale i światowe, będą patrzyły na Tauron przychylnym okiem i to finansowanie będziemy mieli. To tylko tytułem wyjaśnienia, przepraszam panie prezesie, tytułem wyjaśnienia państwu, NABE jest to ogromna rzecz w dobie tego, że banki coraz częściej odmawiają finansowania inwestycji, które są związane z paliwami kopalnymi, z użyciem energii i tak dalej. To, że stworzono i rząd tworzy NABE, to, że bierze NABE na siebie to całe ryzyko, które węglowe właśnie tak zwane, odciąża w bardzo dużym stopniu spółki, które inaczej miałyby być może problemy z pozyskaniem finansowania właśnie. Więc jakby to zwalnia te moce na inwestycje grupy Tauron również. Na co przeznaczone zostaną te inwestycje, jak będą wyglądać? Te środki zostaną przeznaczone na inwestycje, tak jak już wspomniałem, w odnawialne źródła energii. Będą to budowane farmy, powiem, wiatrowe na lądzie, na morzu, słynne offshore, farmy fotowoltaiczne na całym terytorium Polski. Chcemy się zająć budowaniem magazynów energii. Nie zapominamy o elektrowniach wodnych, ponieważ one są akurat bardzo ekologiczne i produkują czystą energię. Czyli tam, gdzie możemy i chcemy, tam, gdzie nie ma śladu węglowego, tam będziemy inwestowali. Oczywiście idziemy też w badania i rozwój. Mówimy o, już powiem, dość słynnych w Polsce SMR-ach, gdzie tutaj akurat przydałoby się, jest to technologia mało znana, ale bardzo perspektywiczna, ponieważ, powiem, te aktywa węglowe musimy czymś w przyszłości zastąpić. Oczywiście OZE to jest tylko, powiem, jedna noga energetyki. Muszą być stabilne źródła. Wiemy, że rząd planuje wybudować elektrownię atomową. Gaz będzie paliwem przejściowym i też będzie obłożony w przyszłości, powiemy, opłatami środowiskowymi. A żeby było zeroemisyjne, no to muszą być takie źródła, które nie będą powodowały emisji ani CO2 i innych zanieczyszczeń. I do tego dążymy. Powiem, rok 2025 to jest około 1,5 gigawata w odnawialnych źródłach. Rok 2030 to jest już 3,5 gigawata, to już jest znacząco. I już tam zaczynamy być widoczni na morzu. A rok 2050 to jest zeroemisyjność całkowita. Czyli chcemy być wytwórcą energii czystej. I tu idziemy w rozwiązania wszystkie, jakie są możliwe. No oczywiście chcemy przy nadprodukcji energii elektrycznej z OZE, bo tak będzie niedługo, teraz mamy 20 gigawatów zainstalowanej mocy w OZE. W przyszłości będzie około 50, 60, może i więcej, bo to są prosumenci, prywatni przedsiębiorcy, firmy państwowe, więc będzie duża nadprodukcja tej energii. Trzeba będzie wykorzystać tą energię do produkcji czystego zielonego wodoru, tak zwanego, czy wykorzystać do magazynowania.
Czyli to jest ten zielony zwrot. To są bardzo duże nakłady i ambitne plany. Nie tylko Tauronu, ale Tauron chce być tutaj akurat spółką energetyczną liczącą się na rynku jako producent, dystrybutor, organizacja dająca miejsca pracy, produkująca zieloną energię, czystą energię. Więc tutaj chcemy być liderem, chcemy też iść w nowoczesne rozwiązania, tak? Linie przesyłowe, nowoczesne liczniki, tak? Inteligentne liczniki mówimy, żeby mieć wszystkie informacje od klienta, żeby przekazywać, żeby pomagać klientowi, żeby z tym klientem współpracować, żeby zwiększać paletę usług, więc tutaj akurat Tauron idzie w tych kierunkach i to akurat jest zaznaczone w strategii. Zielony zwrot jest kluczowym, ale to są potrzebne inwestycje i czas. A patrząc na kwestie jądrowe, atomu, SMR to jest coś, na co na przykład KGHM stawia, czy też dzisiaj jako trzeci już podmiot ogłosiła Enea również. Jest to jakby nie było sprawdzona technologia, ponieważ zasila ona na przykład okręty, łodzi podwodne. Czy ona jest odpowiedzią taką też, w której kierunku pójdzie Tauron, czy bardziej duży atom, jak pan sądzi? Porównanie może dobre, jeżeli chodzi o miniaturyzację, jeżeli chodzi o, powiem, atomowe okręty wojenne czy statki atomowe. No, przeważnie to są okręty wojenne czy lotniskowce. Tam rzeczywiście jest napęd atomowy, ale on troszeczkę różni się od SMR-a, bo SMR jest, powiem, instalacją, powiem, niskotemperaturową. Niskotemperaturową do produkcji ciepła czy energii elektrycznej, ale w innej konfiguracji. Ona nie jest do końca jeszcze sprawdzona, ale ten, który akurat, powiem, wygra ten wyścig z SMR-ami, będzie, powiem, liczył się na rynku krajowym. I my oczywiście też podpisujemy z KGHM i z KGHM chcemy współpracować i współpracujemy, powiem, przy SMR-ach. Dlatego my tutaj akurat stawiamy na ścisłą współpracę, bo wiemy, że im więcej polskich firm państwowych będzie współpracowało razem ze sobą, tym szybciej osiągniemy efekt. A wiemy, że te SMR-y mogą stać się przyszłością. Na razie nie przesądzamy, czy to akurat będzie, czy nie będzie, ale sprawdzać trzeba. Tak samo magazyny energii. Prezes Enei jest teraz prezesem Tauronu. Enea, powiemy, akurat też w to wchodzi, tak, ale przygotowywał to też prezes Czeszek. Teraz jest u nas i akurat ten kierunek będzie podtrzymany. I ja myślę, że akurat to, że akurat u nas teraz rządzi, to jest akurat plus, ponieważ on też tam w swojej strategii miał, powiem, wizję magazynów energii. To jest następny, powiem, aspekt energetyki. Kto wygra magazyny energii, ten będzie panem na rynku energetycznym, ponieważ magazynowanie energii stanie się kluczowym, powiem, aspektem energetyce globalnej, krajowej, naszej, miejskiej i tego sobie życzymy, żeby akurat te magazyny jak najszybciej, powiem, weszły w życie do takiego, mówimy, do takiej rasy produkcji i potem usług dla ludności, bo to mówimy o dużych, małych, średnich, wielkich, w zależności od potrzeby, gdzie, co, jak, ale liczymy na to, że akurat magazyny to jest odpowiedni kierunek i w tym kierunku też jako grupa Tauron będziemy uczestniczyli w badaniach, bo na razie to jest badanie, sprawdzanie, a powiem, skala przemysłowa jest jeszcze troszeczkę oddalona. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Artur Michałowski, wiceprezes zarządu do spraw handlu Tauron S.A. Dziękuję panu. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję państwu, do widzenia.